Siema, to Kosper, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft, Minecraft na wylot single player. Dzisiaj będzie taki odcinek luźny, ponieważ nic nie zbuduję, mam wakacje dzisiaj. No i trochę tak odpowiem na wasze pytania, no i po prostu pogadam. Dobra, pójdziemy przy okazji znaleźć jakieś ładne miejsce nowe. Znaczy nie będę tam się budował, tylko po prostu żebym wiedział gdzie co jest. Pójdziemy w tamtą stronę. Dobra. Ogólnie dostaję ostatnio dużo wiadomości z różnymi pytaniami, one są przeróżne. Zaczynają się od tego, pokaż swoją twarz, a kończą się na tym, daj mi prośby ten o pogranie i tak dalej. Więc będę odpowiadał po kolei. Na początku, pokaż swoją twarz, coraz więcej osób. Nie wiem po co wam to, ale jak chcecie tak bardzo zobaczyć, what the fuck. Niech się załaduje. Jak chcecie tak bardzo zobaczyć, to na 150 widzów zrobię jakby taki malutki vlog. Pokażę twarz, trochę opowiem o sobie. Czekajcie, bo gram na multiplayer, bo tam kiedyś kogoś zapraszałem i teraz mi się nie chce przechodzić na single, bo nie chce mi się kopiować mapy. A więc pokażę twarz, jak będę miał 150 widzów. Więc to wszystko zależy od was, jak szybko to zobaczycie. Co jeszcze? Zagraj ze mną. Spoko, zagrajcie ze mną. Jak wygrać jakiś konkurs lub coś. Robię ich coraz więcej. No i na razie, że nie mam żadnej kasy, którą bym mógł na was wydać. Więc konkurs są tylko takie, że wystąpić ze mną, pogadać ze mną. Jak dobrze się dogadamy, to możemy nawet już częściej gadać ze sobą, grać w różne inne też gry. No i też robię coś takiego jak pytania, tak jakby taką oddzielną playlistę. I to mnie takie coś w tym stylu, że dostaję pytania. No i akurat w tym odcinku odpowiadam te pytania. I pod tym odcinkiem w komentarzach piszecie mi następne pytania. Tylko trzeba pamiętać na przykład, że... Trzeba pamiętać na przykład, że powiedzmy mam piąty odcinek, a ktoś jeszcze w pierwszym odcinku pyta, jakieś pytanie zadaje, więc trzeba było na bieżąco pytać, więc teraz zadawajcie pytania pod tym odcinkiem. Jak już dodam pierwszy odcinek z pytaniami, to pod tym już nie dodawajcie pytań, tylko dodawajcie pod tym odcinkiem z pytaniami. I jak zaczniecie, żebym wiedział, że to jest pytanie, na początku w nawiasie kwadratowym napiszcie z drukowanymi literami pytanie. To będzie o wiele prościej. Wow, lag. To jest 5, czekajcie. Dobra, jesteśmy. Znaczy skończyłem na pytaniach. A więc dawajcie te pytania, potem jak będzie pierwszy odcinek tych pytań, to już pod tamtym odcinkiem. I tak samo jeszcze będę miał na kosper.pl, na kanale. Tak samo zrobię. Co jeszcze? Aha, zakładam serwer. Z ludźmi, z którymi kręcę, zbudujmy policję. Serwer będzie na razie 10-osobowy. Jak to wypali wszystko, co mamy w planach, powiększymy go do większej liczby. Zależy od was, ile będziecie grali. No i też zależy od kasy, no bo my sami tego nie zrobimy, będziemy potrzebowali jakieś wsparcie, na pewno. No, co jeszcze? Nie mam pomysłu, znaczy nic mi nie przychodzi do głowy, co jeszcze pytaliście. Znaczy jeszcze były takie pytania typu, gdzie mieszkasz, albo ten, albo coś w tym stylu, ale to odpowiem dopiero na 150 widzów. Jak pokażę swoją twarz. Ała. Widzę wielka pustynia. A ja od razu przepraszam za tak mało słyszalny głos, ale coś mi się z mikrofonem podziało. Coś przestawiłem i jest do dupy. Thank you.
50 widzów, czy nie, zaraz, nie uczę się. Nie, dobrze, mówię teraz na 50 widzów kanału Koffer.pl. Robię wielkie spotkanie na jakimś, coś w stylu Skype'a. Gadamy, gramy, wybierzemy jakąś grę, żeby tak przynajmniej większość miała tą grę i pogramy sobie w coś, więc też macie takie... No, że tak macie taką okazję, żeby wam zapoznać się trochę bardziej. No oczywiście najlepiej, żebyście też zasubskrybowali kanał Koffer.pl, bo to mi bardzo było miło, pomogło by to bardzo, bardzo mi. Tam dopiero mam 50 widzów, bo nie będę chciałem tam kręcić. Chyba nie kręciłem na Koffer... O, coś tu fajnego jest. Chyba nie kręciłem na Koffer 2.2, ale tam... Niestety musiałem zakończyć działalność. Do domu. No i to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Podobało się? Subskrybuj. Subskrybowałeś? Komentuj. Komentowałeś? Oceń. Wiecie, o co chodzi.